Dobra, idę do nich pod chatę postawić im borówy. No ty gnoju, ty! No posramo cię, no nieźle. Gang piki borówki daje się bez znaku. Czemu tutaj ktoś to wszystko usunął? Czy to eskacz usunął? Sara? No nie, Sara. No nie. No nie, Sara. Tego bym się... Dobra, spodziewałbym się tego po tobie. Ale Sara! I chodzi i niszczy. I chodzi i niszczy. Patrzcie, co za typ! Co? O nie. Dobra. Dobra. No nieźle. Dobra, idę do nich pod chatę postawić im borówy. Idę postawić im pod chatę borówy. Pięknie! Też tak uważam. Rewelacja. Teraz jest problem, żeby te borówy zbierać. Panie Noirakcie, witam. Dobry. Elo. Powiem ci tak, rozwija się to w zawrotnym tempie. To dobrze, ale jest problem, moi drodzy. Jest problem! Jest problem! Jest, ponieważ pan Zacha i pan Mandzio chodzą i psują borówki. Tak. Tak, oj, tak. Ja miałem do ciebie w ogóle jedną sprawę, ale to za chwilę. Dobrze. Chodzą i psują borówczaki. Mhm. Problem, ojczulku. Jaki problem, synu? Zacha i Mandzio latają i psują wszystkie plantacje borówek. A, no to super. Fajnie, że ktoś się stara, a oni to psują. Super. Wszystko latają i niszczą. Powiem w krótkim, w małym skrócie. Jest problem! Któremu trzeba zapobiec. Wóz albo przewóz. Bierz borówę w łapę i zasadzaj. Pies wyrzucony przez balkon. Dobrze, tak się pozbywamy problemu. Pamiętajcie, ja po prostu mu zostawiam mały prezent. ma całe pole przed chatą zarąbane tymi borówami. Tu? Nie, bo to odstrzeli. Nie no, git. Nie, ja bym tutaj odtąd zaczął, tu. Nie no, to kontrolowany wybuch. Kontrolowany? Potem na ciebie będzie. To co nie, od razu na mnie? Weź ty też rozkładaj, potem będzie tylko, że zbrodnia na mnie. No jak to odpalę, szefie? No właśnie, ty to odpalisz. No i co? Patrz na kisielka. Aha, że strzelić z nowego mostu. Aha, żebym strzelił. Dobra, rozumiem, to czasem nie kumaty jestem. No, wiem ojciec, wiem. Czasem nie rozumiesz, co się do ciebie mówi. Coś się kończy, coś zaczyna. Ej, dawać na każdy klocek, czy nie? To rozsadzi kopułę. No jak masz dużo i ci nie szkoda? No, ja mam jeszcze z 10 staków. No to dawaj, no. Na każdy? Musi dobrze wybuchnąć. Bo jak... No cóż, ten most też bardzo się przyczynił, jednakże mocno się zużył pod naciskiem niektórych graczy. Na szczęście mamy nowy udźwig. Dobrze, tutaj dotąd, czy nie? Nie no, do końca mostu, ale co ty? Ale to jest kopuła, to rozsadzi kopułę. Nie rozsadzi kopuły, co ty? Chodź tu, dobra, most. To ty chodź tutaj, postawisz to tam. No ty gnoju, ty! No posramo cię, no nieźle. Patrz. Ekstra, wpadłem akurat. O oh shit! Ty most zniknął. No nic się nie uszkodziło, co ty gadasz? Ale ty jesteś... Jak to się mówi? Siusiu Majtek, o. To co, ja no nieźle. Co nigdy nic nie wysadzaj, że nie wiesz, że TNT wybucha tylko tam, gdzie postawisz. Ej, wiesz o tym, że sklepu Torka nie ma? Czekaj, co się stało? Czy Kiślu oszalał i skasował sklep Torka? On chyba sam usunął. Co za... Ty to czekaj. Widziałeś, czy nie? Ty jak widziałeś? To się stało? To jest niemożliwe. On sam to chyba usunął. Co? Jak to jest możliwe, że sklepu Torka nie ma? Czekaj. Przecież ja tam byłem dosłownie, jak wysadzaliśmy most, to było 40 sekund temu i co? Stał. I stał. To... Ej, chodź, ej, ja idę zobaczyć. Nie, nie mam. Masz narzędzie do sprawdzania? To jest niemożliwe, weź tutaj postaw. Co on tutaj zrobił? Czekaj, już masz. O. Oh shit. Co? Oh shit. Wybuchło? Wybuchło, naprawdę? Czekaj, jeszcze sprawdzę na pewności tutaj. Sprawdź. O kurde. Naprawdę wybuchło? Nie, bez jaj, naprawdę wybuchło? Oj. Ej, bo to wtedy dupa jest trochę. Oj. Ej, ja naprawdę to wybuchło, czy w jaja nie sobie wiem, robisz? Ale wysadźmy już resztę mostu. Co? Oj. Aj, karamba, no. Eskacz jest dupa, problem. Nie, to nie jest problem. To nie jest problem, to jest feature. Feature? Tak miało być, ta impreza. Ja powiem tak, są fakty do stwierdzenia, są fakty miłe i fakty niemiłe. Miłym faktem jest to, że nowy most jest o wiele bezpieczniejszy, trwalszy i ma większy udźwig.
Plus mam, jest mam oficjalnie już otwarty. Piki i borówki zawsze są otwarcie dla wszystkich. Mm-hmm. I pamiętajcie, jeżeli mamy borówki, to gdzieś zasadzamy. Może dokładnie. Nie na wielką skalę, ale żeby chociaż te dwa, trzy krzaczki zasadzić. Idziemy na Irak zasadzić borówę u Mandzia? Możemy zasadzić borówę u Mandzia. To chodź. Ale macie jakiś... A dobrze, dobrze. Ja mogę ogarnąć cały sprzęt, bo mam taką specjalną beczułkę jedną, ale ona niestety jeszcze nie przeniosła się tutaj, no bo jeszcze jak wiadomo, remont, gruź się trochę kruszy na głowę, no niebezpiecznie i w ogóle w kaskach trzeba chodzić, ale tu mam taką beczułkę i uwaga, rozwalamy ją. Pog? Ale dobrze, mam idealnie. Ile masz borów? Mam 2, 4, 6, 8, 10 staków borów. Myślę, że to będzie dobra akcja. Jedziemy z tą akcją? Jedziemy. Ja dobrze. Mogę tylko motywować, ale wiecie, jak to bywa. Tobiasz idzie za nami. Widzicie? Tak. Tobiasz? Panowie, dziękuję za zaproszenie i dam odpowiedź wkrótce, ale co teraz do siebie i... Dobrze. Trzymajcie się tam i... Trzymaj się, Tobiasz. Trzymaj się. Elo. Loka i Kubiks też są przecież w gangu. Są? No tak, przecież Kubiks specjalnie z tymi borówkami poszedł, żebyśmy sprawdzali, kto jest z naszym gangiem, a kto nie. Przecież to jest wujek rodziny. Faktycznie. No, fakty. Jakby Kubiks tam takiego smoka zespawnował. Oj, i to jeszcze takiego borówkowego. Wziąłby borówkami, o. Nazywałby się Borówka, Piki Borówka. To już coś? Dobrze. Jak widzicie, ja wam pokażę teren, gdzie ja zasadziłem już pierwsze borówki. Mianowicie tutaj jest teren. I to ten teren. W tym miejscu, pięknie się dzieje. W tym miejscu zacząłem. I ja myślę, że możemy dalej robić nasze dzieło. Skacz podsłuchiwali nas. Czekaj, bo ja borów nie mogę sadzić. A wiecie czemu? Co? Cedi wczoraj była przekonywana przez Evrona. Że? Co? 2 godziny z nim spędziła ponad. Ile? Sam na sam. I mnie nie musisz się bać. Jeżeli Torek będzie ci groził, to ma hanta od teraz. To ma hanta od borówek. Bo właśnie to jest w nich najgorsze, że oni się czują całkowicie bezkarni, nie? Jeżeli można tak. Wszystko, bo są teamem XXL. Koniec tego. Nie ma. W ogóle niestety, ale u nas niestety jeden członek z juniorów dał się niestety wziąć na ten skan z Beaconem kopaniem i stał się ich niewolnikiem. Co? Kto? Ten potworek zaakceptował umowę podziału 70 na 30, z czego 70 Torek, dla kogo? 70 dla Torka i Evrona oczywiście. Co? Za kopaniem z Beaconem, którego tak mu zabiorą, co nie? Mi Torek proponował 80-20, dlatego odrzuciłem to. Bo po prostu... Nie no, trochę wstydno wykorzystywać młodych graczy. No nie fajnie, tych, co dopiero dołączyli. A nie wiedziałem, że dobrze Torek to taki patus. Patus? Nie no, naprawdę no, taki... Może nie patus, złe określenie, ale taki Janusz biznesu. O, ale... przyjechali. To teraz wykorzystać trzeba za najniższą krajową. Powiem, że tak. No ładnie to wygląda. Zdejmij zbroję, żeby cię w razie koborówki nie... Wiesz, ale mi budki zjechały już od tych ideach. Idę aż zobaczyć, jak tam u was to wygląda. Powiem ci, że no, kosmicznie. Dobra, zdziwiam się. Czy jutro będzie wesoło na serwerze? Bo nie ma mostu. O, będzie. Hejeczka. Wszystko jest w borówkach. Czuję, że będziecie bić. To nie jest grif, co nie? My będziemy bici, proszę cię. Ale mamy... No nie wiem, tak czuję, ostatnio że Evron zachął się na mnie 2 vs 1 rzucili. Jak myślisz, kto wygrał? Grzybułą. A właśnie, czy naprawa kopuły to usunięcie grzybuły, czy nie? No właśnie. Chyba się zalicza. Może. Kurczę. Grzyb ładny, no. Tam aż się promieniowanie wydziela, tak już się zrobiło. Ale to musi być chyba jakaś taka, wiecie, specjalna dobra. Akcja czyszcząca, maseczki, jak to wygląda? Specjalne... Dobra, chodź do Irakcie. W takim razie robimy koniec grzybuły. Czy ty to widzisz, jak to wygląda? Ja chcę zobaczyć borówę, poczekajcie. Te borówki? Jak to wygląda? Jezu, ale to piękne jest. Gdzie ty jesteś, Oskarż? Czekaj, idę zobaczyć. Z góry zobacz, jak to wygląda na Irakcie. To wygląda... Piękne. Czekaj, bo jeszcze parę staków zostało. Tutaj, tu są piękne widoki. Aż się... A! Łezka w oku. Boże! No, Boże. Nieźle, co? O, jak piękny widok. Gdzie wy stanęliście? Miodne. U góry, po lewej stronie, przy tych dwóch kołach. Powąchajcie, jakaś woń. O, sorka. A, ale piękna woń borówek. Ale to... Ojeju, jak to wygląda. Nie no, szczerze? Kiślu, chodź do nas. Mi się podoba. Mi też. Kiślu. Kiślu do nas, kiślu jak to wszystko zakwitnie, będzie tak tutaj pięknie. Idę. No, powiem wam, że P po G.
Ładnie. Tak, dokładnie. Lepiej ujął. Co się stało? Moje buty. Rafa, uważaj na portki, bo one kłują. Nieźle, co? Chodź, Nojrachcie. Mamy misję. Dobrze, tylko dokończę jeszcze tutaj. Ja pierdzielę. Nieźle, co? Jestem ciekaw, czy no, będzie mi się chciało wam, to jutro liczyć. Będzie wesoło na serwerze. Będzie wesoło? Będzie wesoło. O kurde. Oj, będzie pieczone. A właśnie, jest jeszcze Mister Tobiasz? Nie ma. Nie ale ma Blaszka, nie? Jakbyś potem im przekazał. A jeszcze ja mam na serwerze. Ja mam potki na Strange'a dwójkę. O! Więc no tak. Na Strange'u dwójce to się na trzy hity schodzi. No tak, to jest prawda. Znaczy to zależy jaki ekwipunek, bo chyba jedyny ekwipunek jaki posiadamy z lepszych tutaj na juniora to tylko chyba ja i Tobiasz. A jaki masz? Bo Tobiasz ma proty jedynki z tego co widziałem. Nieźle, co? Ale zaludnienie. No, ale to fajnie wygląda. No to ładnie. Gang piki borówki daje się bez znaku. No i wyobraź sobie Mandzia, nie? Który zniszczył tych borówek, nie wiem, 40, wchodzi i ma 2000.